Przeszukiwałem bezdenne głębiny YouTube, próbując znaleźć kopalnię mierności i głupoty, którą mógłbym rozszarpać dla waszej przyjemności. To, na co się natknąłem, jest tak złe i tak niewiarygodnie idiotyczne, że jako odpowiedź wideo mógłbym narzygać do miski i wylać to na kamerę. Niestety, ponieważ system flagowania na YouTube jest pokancerowany ponad możliwości normalnego funkcjonowania, nie będę przedstawiał materiałów audiowizualnych, do których będzie mój komentarz. Zdaję sobie sprawę, że bez prezentacji podmiotu mogą wystąpić trudności ze zrozumieniem, o czym mowa, ale po prostu będziecie musieli to przeżyć. Osobą w temacie jest niejaka Curly.pl, a dokładnie jej filmy, które są wspaniałym przykładem na to, jak nisko upadły nasze standardy rozrywki. Nadużywa ona przeskoków i zbędnych efektów, typu przyspieszenie i spowolnienie filmu, i śmiem twierdzić, że ich ilością rywalizuje z kolorowy vlog. Jej filmy są wręcz nimi zaśmiecone od początku do końca, zapewne by przemawiać do ludzi z niesamowicie niskim zakresem uwagi. Ja także używam przeskoków w swoich vlogach. Jest to spowodowane tym, że używam skryptu, gdyż pomaga mi on trzymać spójność wypowiedzi, zapobiega repetycji, kontradykcji i tym podobne. Zapamiętuję część tekstu i nagrywam ją, a gdy widzicie przeskok, to oznacza, że wróciłem do skryptu. Jak widać, w tym filmie również występują przeskoki, więc może się to wydawać hipokryzją z mojej strony. Dlatego też nie mam nic przeciw przeskokom we vlogach, gdy są one używane jak najrzadziej. Ale jeśli ktoś nie potrafi wypowiedzieć jednego zdania w jednym ujęciu, to staje się to po prostu idiotyczne. Odsyłam was do jej vlogów numer 11 i 12. Pierwsze sekundy i od razu odrzucił mnie fakt, że powiedziała siema i rzuciła w nas swoim koszmarnym intro albo cześć i od razu użyła przeskoku. Przede wszystkim powinno się ich używać do usuwania błędów, więc jeśli się pomyliła, czy nie byłoby bardziej logiczne, by po prostu nagrać tę część od nowa? Oczywiście, że nie, ponieważ to wszystko jest zamierzone. Jej filmy zawierają dziesiątki całkowicie zbędnych przeskoków, co pokazuje, jak niski zakres uwagi muszą mieć jej widzowie. Co najgorsze, to bywają momenty, w których używa ona przeskoków co słowo. I nie jest też to zwykłe ucięcie, a całkowita zmiana pozycji na ekranie, co jeszcze bardziej rozwadnia poziom jej filmów. Czy moje filmy byłyby lepsze, gdybym skakał po ekranie? Protekcjonalny sposób, tylko dla korzyści widzów, z niskim zakresem uwagi. Naprawdę irytujemy poziom, do którego zniżają się niektórzy ludzie na YouTube, tylko po to, by dostać więcej wyświetleń i atencji. To oczywiste, że ta dziewczyna robi to świadomie. Nie musi ona używać tych wszystkich przeskoków i efektów, ale i tak to robi, bo wie, że większość użytkowników na YouTube nie potrafi się skupić na treści nieokraszonej udziwnieniami. Wygląda mi na to, że większość użytkowników na YouTube to idioci. Zobaczcie, kim są najpopularniejsi ludzie. Wielu z nich jest teraz na wyżynach dzięki złudzeniu ludzi, oszukiwaniu systemu i zarabianiu na naiwnych masach. Jeśli jednak to nie utwierdziło waszej opinii na temat chęci zwrócenia na siebie uwagi przez tę osobę, to jest jeszcze coś. Panna Curly.pl zrobiła vloga, w którym mówi o żebraniu o łapki i subskrypcje. Jednak niespodzianka, pod koniec każdego vloga błaga o łapki w górę, lajkowanie i subskrybowanie. Teraz wyobraźcie sobie, że takie coś jest pospolite i robią to osoby popularne. Dlaczego YouTube wpycha nam do gardeł ten bezładny kał przebrany za rozrywkę?